Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło, a dzisiaj z tej strony Divum D2, czyli taki mały retro komputerek automacik. Myślę, część z moich widzów bardzo dobrze kojarzy tego typu telewizorki, czy w tym przypadku automaciki, które mam tutaj. Zaczęło się oczywiście od małego Divum TV. No i mi bardzo przypadły do gustu te gadżeciki i z tego co kojarzę to wam też, bo zwykle o nie pytacie i wydaje mi się, że fajnie urozmaicają zwykle moje ujęcia. Na ten temat powstały nawet memy, które troszeczkę, myślę, w sympatyczny sposób nawijały się z tego typu telewizorków, ale tak, jest to bardzo fajny gadżet. Tak więc gdy Divum napisało do mnie, że hej, mamy nowy gadżet, może chciałbyś zerknąć? Oczywiście odpowiedź była na tak, bo chyba już pomału staję się fanboyem tego typu urządzeń, ale są bardzo fajne, dlatego też wam je pokazuję, bo uważam, że są warte uwagi. Oczywiście w gruncie rzeczy to urządzenie to jest głośnik na Bluetooth. Głośnik na Bluetooth z funkcją wyświetlania pixel artów, jak każdy z was tutaj widzi teraz. Pięknie nam się wyświetlają rzeczy. Z Minecrafta się teraz wyświetla wiaderko. O, Narwhal, swimming in the ocean. Sonic? Generalnie to urządzenie wygląda troszeczkę jak replika starego automatu do gier, czy no, można by to też podciągnąć pod taki stary retrokomputerek. Co ciekawe, mamy tutaj klawiaturę z 6 przyciskami oraz taką, nie wiem, wajchę czy emulator jakby joysticka. Klawiatura, co ciekawe, pomimo 6 przycisków jest, uwaga, mechaniczna. Tak, w tym małym urządzonku mamy 6 mechanicznych przycisków, są to przełączniki typu Blue, więc jest to bardzo ciekawa sprawa. Po prawej stronie gadżetu znajdziemy slot na kartę microSD, przycisk do włączania oraz co miłe USB-C do ładowania. Warto tutaj powiedzieć, że poprzednicy używali złącza microUSB do ładowania, co trochę mnie dzisiaj już denerwuje. Jakość dźwięku jest stosunkowo dobra, jeżeli weźmiemy pod uwagę próg cenowy, w jakim ten głośniczek się znajduje. Głośnością dorównuje on mniejszemu Divum TV. Jest to głośność na poziomie popularnego JBL Clip. Gdy nasz telewizorek puszcza muzykę, możemy strzałkami w bok przełączać kawałki, a plusem i minusem, jak podpowiada nam logika, możemy zwiększać i zmniejszać głośność. Wajcha natomiast w domyślnym trybie służy do zatrzymywania i wznawiania muzyki. Przycisk ze słoneczkiem, który znajdziemy na klawiaturze, służy do przełączania się pomiędzy ekranami, tak więc mamy tutaj różne predefiniowane wyświetlane pixel arty, zegarek, no i także własne, które możemy sobie ustawiać. No i przycisk M jest interesujący, bo pozwala nam na wybór dodatkowych funkcji, o których chciałbym wam teraz opowiedzieć. Dobra, tak więc ten jeden guziczek, który jest M, jest w innym kolorze. Tutaj mamy do wyboru gry, mamy dostępne jakieś takie pseudokolorowanki, parę narzędzi pokroju stopera, minutnika i jeszcze możemy tutaj puszczać bezpośrednio naszą muzykę z microSD. Myślę, że was będą interesować gry, jako że wygląda to jak automacik do grania. Zatwierdzamy sobie tą wajszką. Mamy tutaj do wyboru kilka różnych gierek i takich gierek, pseudogierek. Oczywiście pierwszą grą jest Tetris. Oczywiście kultowa gra, myślę, każdy z was zna. Możemy sobie grać w Tetrisa, używając tutaj tych strzałeczek. Oczywiście ja tutaj troszeczkę pod kątem widzę, więc może nie będę najlepszym pro playerem na świecie w tym momencie. Aczkolwiek, no, każdy z was Tetrisa zna. Jeden taki minus, bo to urządzonko jest promowane jako takie, właśnie nazwijmy to, do gier. Problem moim zdaniem polega na tym, że jest spory input lag, jeżeli, zobaczcie, ja klikam i no jest spory input lag pomiędzy tym, jak te klocki się faktycznie przesuwają, co po prostu troszeczkę podczas grania irytuje. Więc te gry to jest bardziej na zasadzie taki bajer, żeby pokazać znajomym, ale moim zdaniem to nie będzie coś, do czego będziecie chcieli wracać. Tutaj mamy na przykład kostkę, że możemy sobie wylosować numer, czyli rzut kością typowy. Jej, wylosowaliśmy dwójkę. Świetna robota. Mamy tutaj dodatkowo kulę, która nam przepowiada przyszłość. Mamy arkanoida, tak? Więc możemy sobie zbijać. Jest to takie fajne pikselowe urozmaicenie. Myślę, że całkiem spoko by to mogło wyglądać, jakby to sobie w tle samo grało, ale... O, to jest akurat fajne. Mamy tutaj taki klon Flappy Birda.
że musimy ten, tylko input lag też jest ogromnie koszmarny przez to, że ta gra chodzi chyba, nie wiem, w dwóch FPS-ach, czy no mało ilość klatek na sekundę tutaj jest na pewno, nie jest to 30, przez co to się, no trudno gra w coś takiego po prostu, ale ciekawy bajer. O, mamy Snake'a, tak, więc możemy sobie grać Snake'a rodem z Nokii 3310. Przedostatnie mamy jeszcze wyścigi, które mają piękny soundtrack i nie da się przyspieszać, tylko możemy zmieniać kierunek, przy czym ta gra jakby no nie jest totalnie żadnym wyzwaniem, bo tak. I ostatnia gra to jest coś, czego nie rozumiem, co to jest w ogóle. Najbardziej przyciągającą funkcją w tych głośniczkach są oczywiście te pixel arty, które nam się tutaj pięknie wyświetlają. Możemy nimi sterować za pomocą aplikacji. To dokładnie omawiałem w przypadku tych dwóch poprzednich telewizorków, więc żeby nie przedłużać, odeślę Was do tamtego materiału. Generalnie w skrócie mówiąc wygląda w ten sposób, że mamy aplikację, w której możemy tworzyć własne pixel arty bądź korzystać z innych, które udostępniali inni użytkownicy. Możemy je sobie wgrywać do tych naszych telewizorków czy automacików. No i możemy sobie wtedy je wyświetlać i mogą nam one urozmaicać nasze biureczko. Biureczko, bo to są takie małe telewizorki, więc dlatego biureczko powiedziałem, wiecie. Grzesiu, daj mi jakiegoś mema. Bro. No nie tak, nie o to mi chodziło. Trochę cringe'owe. No tak troszkę. Zasadniczo rzecz biorąc, wykonanie Divum D2 jest na poziomie tych innych pozostałych telewizorków, czyli w moim odczuciu jest bardzo dobre co do ceny. Jest to generalnie plastik, tak? Myślę, nie ma co się tutaj czarować. Aczkolwiek no, jest to plastik, który jest dość twardy, miły w dotyku, sprawia to wrażenie solidności, jakby nic nam tu nie skrzypi i tak dalej. Więc jest to naprawdę całkiem fajna sprawa. Jeżeli chodzi o te pozostałe dwa telewizorki, czyli Divum TV, można je bez problemu kupić w Polsce. I zostawię Wam linki w opisie do tych zakupów w Polsce. Niestety, póki co Divum D2 można ściągnąć tylko z Chin. To jest nieprawda. W sensie, tak było, ale tak długo zwlekałem z nagrywaniem tego filmu, że już je wprowadzili do Polski, więc tak, możecie kupić też taki w Polsce już, na całe szczęście. No, jak tak patrzę na ten Divum D2, zastanawiam się, co więcej, jakby, co jeszcze? W sensie, jestem naprawdę bardzo ciekawy, bo te gadżety są mega sympatyczne i bardzo je polubiłem i z tego co wiem, wy też. Zastanawiam się, co jeszcze może wymyślić ta firma? Co jeszcze? Plecak z RGB? O kurde. Może kiedyś? Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego luźniejszego materiału. Do zobaczenia w kolejnych, bardziej konkretnych. Na razie, bajos.